Metal Gear Rising Revengeance to tytuł, który oferuje nam naprawdę szereg przeróżnych doznań. Dynamiczny i widowiskowy system walki, kreatywne boss fighty okraszone świetną muzyką, głaskanie kotków, memy, memes, anime dziewczynki? I pomimo tego, jak dziwnie brzmi ta mieszanina wszelkiego rodzaju treści, to ona działa. I to działa nawet bardzo dobrze. A jednocześnie mam wrażenie, że Metal Gear Rising zaczyna zyskiwać na popularności na nowo, zyskując przy tym nowych odbiorców, którym jestem i ja. I nie jest to raczej wrażenie błędne, gdyż śledząc statystyki na Steam Database, dostrzec możemy pierwsze poważne wzrosty grających jednocześnie od niemal 2016 roku. A jest to liczba graczy sięgająca ponad 2000 według danych na 3 lutego tego roku. Również i statystyki na Google Trends wskazują, iż fraza Metal Gear Rising cieszy się największym wzrostem zainteresowania od ostatnich 5 lat. A warto wskazać, że mówimy tutaj o grze, która swoją premierę miała 19 lutego 2013 roku, czyli ponad 9 lat temu, a którą sam odkryłem na początku tego roku. I co mogę rzec? Zdecydowanie mnie wciągnęła. Do tego stopnia, że tym filmem usprawiedliwiam też trochę moje ostatnie decyzje finansowe. Witajcie, jestem Kairos i w tym materiale porozmawiamy sobie trochę o Metal Gear Rising Revengeance i odpowiemy na pytanie, dlaczego jest to tytuł z całą pewnością oryginalny i słusznie zasługujący, by teraz przeżyć swoją drugą młodość. Na wstępie warto powiedzieć, że Metal Gear Rising Revengeance jest spin-offem serii Metal Gear Solid od Kojima Productions ze znanym i lubianym Solid Snake'iem w roli głównej. Za Metal Gear Rising odpowiada również Kojima Productions wraz w kooperacji ze studiem Platinum Games. Tym kojarzonym z takich tytułów jak seria Bayonetta, zdecydowanie mało dany Babylon's Fall z lutego tego roku, czy znany z białowłosych androidów z mieczami Nier Automata. Dostrzegam tu pewien element wspólny. W Metal Gear Rising wcielamy się w Raidena, cyborga najemnika na usługach Maverick Security Consulting, prywatnego przedsiębiorstwa wojskowego, świadczącego m.in. usługi ochroniarskie. Warto powiedzieć, że Raiden nie jest bohaterem nowym, ponieważ tego poznaliśmy już o wiele wcześniej w Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, którego jest protagonistą pozbawionym jeszcze cybernetycznych ulepszeń i wykreowanie go jako głównego bohatera drugiej odsłony serii Metal Gear Solid było zabiegiem, który niekoniecznie spodobał się fanom Solid Snake'a w tamtym czasie. Sam Raiden pojawił się następnie w 2008 roku w Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, czyli następnej z kolei części, jeżeli mówimy o zachowaniu ciągłości historii uniwersum. Pełni tam znaczącą rolę i nierzadko wspomaga Solid Snake'a w jego misji, co szczególnie podkreślone jest podczas przerwników filmowych, których w tej odsłonie jest naprawdę sporo i które są naprawdę długie. Jak sami widzicie, backstory Raidena jest dość rozbudowane, a sama też seria Metal Gear słynie ze swojej dość skomplikowanej i nierzadko nieoczywistej fabuły. Zatem nie chciałbym wam też odebrać możliwości zapoznania się z tymi wszystkimi jej tajnikami na własną rękę, a jednocześnie trochę też oddalamy się od głównego tematu. A jak teraz w takim razie fabularnie ma się nasz Rising? Akcja Metal Gear Rising Revengeance rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z Guns of the Patriots. Raidena spotykamy podczas jego misji w bliżej nieokreślonym państwie afrykańskim, gdzie został wysłany w celu zapewnienia ochrony premierowi N'Mani. Niestety, jak to często bywa, nie wszystko przebiegło idealnie, gdyż konwój został zaatakowany przez grupę Desperados, inną organizację militarną. I w ten sposób akcja nabiera tempa, a misja Raidena w pewnym momencie staje się również bardziej osobista z powodu pewnego odkrycia przywołującego wspomnienia z wczesnych lat jego życia. Fabuła w Rising nierzadko odwołuje się miejscami do gier z cyklu Metal Gear Solid, szczególnie do osobistych przeżyć naszego protagonisty. Zatem fani poprzednich produkcji Kojimy, a w szczególności roli Raidena w tych grze, powinni być zdecydowanie zadowoleni. Wszystko zaczyna to trochę brzmieć, jakbym co najmniej nową grę recenzował. Ale dobrze, tyle nam już raczej z historii wystarczy. Skupmy się zatem na tym, co tak naprawdę odpowiada za tak dobry odbiór gry, bo to, że dla fabuły można zagrać, to już raczej sobie powiedzieliśmy. Rdzeniem zabawy w Rising jest z całą pewnością jego dynamiczny i jakże efektowny system walki. Już w prologu Raiden jest w stanie za pomocą swojego miecza ciąć obiekty oraz przeciwników pod dowolnym niemal kątem i na setki kawałków. Jest to z całą pewnością jeden z najbardziej charakterystycznych elementów naszej gry. Ataki dzielą się na lekkie oraz silne, te możemy też łączyć w serię ciosów, a i samego Raidena w oknie rozwoju postaci możemy nauczyć kilku nowych ruchów, a broń ulepszyć. MGR to też gra liniowa, pozbawiona otwartego świata, który ma teraz niemal każda gra wychodząca w ostatnich latach. I prawdą jest, że w ogóle go nie potrzebuje i stanowi świetny dowód na to, że taka gra może wciąż bawić
pomimo tak zwanej korytarzowej struktury. Jest to również tytuł, który możemy ukończyć w dwa wieczory, czyli w około 7 godzin według strony How Long To Beat. Niemniej jednak do ogrania są jeszcze dwa DLC, oba dotyczące losów sprzed wydarzeń z gry dwóch naszych przeciwników, Jet Street Sama oraz Blade Wolfa. Razem daje nam to już około 11 godzin. Wciąż mało? Jeżeli jesteście fanami szukania znajdziek, nabijania osiągnięć, też szlifowania własnych umiejętności, to spokojnie możecie pomnożyć te liczby. Rising oferuje szereg ukrytych przedmiotów do odnalezienia i osiągnięć za różne aktywności. Chociażby za uratowanie wszystkich cywilów w grze. Nie jest to czynność żmudna, bo i cywilów do uratowania jest łącznie 4, ale trzeba pomyśleć, w jaki sposób to zrobić, by nie dać im zginąć. Mamy również dostęp do misji VR, które stanowią szereg wyzwań i jest to zawsze kilka dodatkowych godzin zabawy, jeżeli zależy nam na osiągnięciu za ich ukończenie na wysokim poziomie. O, i w grze możemy jeszcze spotkać takie plakaty. Albo wiecie co? Sami sprawdźcie, co się stanie po ich przecięciu. A co z kolei ze szlifowaniem własnych umiejętności? Gra oferuje osiągnięcie za przejście jej na najwyższym poziomie trudności, tak zwanym Revengeance, pod warunkiem otrzymania również oceny S za wszystkie możliwe walki w grze. Sam poziom Revengeance odblokować można albo przechodząc grę na Very Hard, albo wpisując w menu głównym gry słynny Konami Code. Metal Gear Rising. Revengeance. Osiągnięcie za pokonanie każdego z ludzkich bossów również się znajdzie. Oczywiście, jeżeli zrobimy to bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń i na co najmniej trudnym poziomie trudności. Oj, senator Armstrong, to z pewnością nie jednej osobie śni się po nocach do tej pory. Kolejnym, niezwykle ważnym elementem Metal Gear Rising jest muzyka. Nie ulega tak naprawdę wątpliwości, że jest to ważny składnik niemal każdego tytułu, ponieważ pozwala nam budować pewnego rodzaju imersję oraz odpowiedni nastrój, wywołując w graczu emocje i jednocześnie pozwalając mu bardziej wczuć się w to, co dzieje się na ekranie. Odnoszę wrażenie, że chociażby dobrym przykładem jest tutaj pewnego rodzaju odczucie melancholii, jakie prezentuje nam Wiedźmin III wraz ze swoją pieśnią Priscilli. O wilczej zamieci. Szlak moich blizn poprowadź, pale. Wspomnieć o Wiedźminie mamy. Świetnie wczuć się w mordowanie demonów prezentował nam chociażby soundtrack z Dooma, kiedy to czujemy tą akcję i swoistą potęgę naszej postaci. Czy też świetnie emocje wywołują nawet utwory w grach od From Software. To takie poczucie zaszczucia oraz potęgi, która płynie podczas walki z bossami. Tyle, że ta potęga napływa już zdecydowanie bardziej od bossa, z którym musimy się mierzyć, a nie bezpośrednio od naszej postaci. No dobrze, a jak w tym wszystkim stoi nasz Metal Gear Rising? Myślę, że powiedzieć, że ta gra ma dobry soundtrack, to jak nie powiedzieć nic. Już w prologu podczas walki z Metal Gear Rayem, czyli tutorialowym bossem, raczy nas Rules of Nature, które stanowi esencję i prezentację tego, co czeka nas przez najbliższe kilka godzin zabawy z grą. Akcja, dynamika i zdecydowana przesadność? Muzyka odgrywa w Rising naprawdę istotną rolę. Każdy z bossów fabularnych ma swój własny oryginalny utwór i nie czuć, by żaden z nich odstawał jakością od poprzedniego. Ponadto nie jest to po prostu energicznie dopasowana melodia do konkretnej sytuacji na ekranie. Muzyka tworzy tu odpowiednią narrację i jest naprawdę zróżnicowana. Niektórych z bossów, takich jak Mistral czy Monsoon, gdy spotykamy po raz pierwszy, to od razu po cutscence przystępujemy do walki na śmierć i życie. I to właśnie soundtrack pozwala nam bardziej poznać ich opowieść. Bo to, co jest w tym wszystkim najlepsze i najbardziej oryginalne, to fakt, że w słowach każdego z utworów danego bossa mamy przedstawioną jego historię. Łącząc ten fakt i dopasowując słowa z utworu danego przeciwnika do konkretnych cutscenek z jego udziałem z gry, otrzymujemy o wiele bardziej kompleksowy obraz wykreowanego przez Kojima uniwersum. Spójrzmy chociaż na postać Jetstream Sama. Gdy pierwszy raz przychodzi nam z nim walczyć, ma to miejsce w prologu. W momencie, gdy jeszcze niejako uczymy się grać i poznajemy sterowanie. W tle przygrywa jego kawałek. Póki co, bez słów. I niestety jest tu walka wykreowana tak przez twórców, byśmy ją przegrali. Nie ma opcji pokonać Sama, a zabieg z muzyką ma jakoby na celu przedstawić go jak tak zwanego badasa, a przynajmniej bardzo pewnego i silnego przeciwnika. Now I see. You deny your weapon its purpose.
Gdy jednak kilka godzin fabuły później stajemy z nim ponownie do walki, już teraz możemy wsłuchać się w tekst utworu i zrozumieć, że Sam jest niejako postacią o tragicznej przeszłości. Warto też zwrócić uwagę, iż znając tekst utworu i łącząc to z historią Sama, możemy wywnioskować, iż jedynym jego celem jest już tylko walka. To, co może na to wskazywać, to chociażby moment, gdy wytrącimy mu miecz z dłoni, a tekst piosenki cichnie, pozostawiając samą melodię. I rzucając takim bardzo luźnym podsumowaniem, można po prostu kolokwialnie rzec, że utwory w MGR są po prostu świetne i serdecznie zachęcam każdego do ich przesłuchania. Sam Metal Gear Rising to tytuł o oryginalnym poczuciu humoru. W końcu we wstępie zrobiłem wam już trochę mały przedsmak tego. Wspomniane już plakaty, cutscenka ze strażnikiem oglądającym postacie z anime. Niestandardowe dialogi z innymi członkami Maverick. Anyway. I seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in Germany too. Z wisienką na torcie, jaką jest już najbardziej kultowe i na pewien sposób przeforsowane bicie niewzruszonego senatora Armstronga przy soundtracku It Has to Be This Way. Tylko jak to się dzieje, że wiele gagów i żartów z naszej gry bawi na nowo, bądź bawi dopiero teraz? Wskazać należy, że w grze dosłownie pada określenie memy. A to już wystarczy, by tworzyć wokół tego wiele żartów. A jak wiemy, społeczność internetowa wiele nie potrzebuje. Szczególnie kwestia wypowiadana przez Monsuna, jednego z bossów, iż memy to DNA duszy. Memes, the DNA of the soul. I cała tworzona wokół tego otoczka. I szczególnie wtedy, kiedy Raiden sam pyta się Monsuna w sposób ironiczny, czy memem jest również, albo posłuchajcie sami. Oczywiście memy w znaczeniu przedstawionym nam przez MGR-a nie oznaczają dosłownie śmiesznych obrazków w internecie. Tu chodzi bardziej o swego rodzaju ideę czy myśl, którą kieruje się człowiek w swoich poczynaniach i taką ideę, która może być w nim zaszczepiona, by niejako zmusić go, czy też co najmniej zachęcić do pewnych akcji czy działań. No dobrze, ale jak to też na pewien sposób ma się do naszej rzeczywistości i jak to też przekłada się do obecnej popularności i takiego wysypu memów, który ma miejsce? A przynajmniej który ja obserwuję przeglądając internet. Posłużę się tutaj trochę innym przykładem z internetu, by na pewien sposób wytłumaczyć to zjawisko. Spójrzmy chociażby na wszystkim kojarzonym Pieseła. Początkowe zdjęcie suczki rasy Shiba Inu o imieniu Kabosu zostało wrzucone do internetu w 2010 roku. Wokół szczególnie jednego zdjęcia powstał swego rodzaju mem, pieseł i podpisy wow, tak zwany Doge. Zdaje się, że sam właśnie Doge miał swoje 5 minut w internecie, po czym memy z jego udziałem ucichły, by na nowo odżyć między 2016 a 2017 rokiem, rozpoczynając erę tak zwanych ironicznych memów, a trend ten trwa do dnia dzisiejszego, o czym z pewnością sami doskonale się przekonaliście. Podobnie zdaje się być z Metal Gear Rising. Społeczność internetowa musiała niejako w pewien sposób w cudzysłowie dojrzeć do pewnego rodzaju humoru, czy to by odkryć go właśnie na nowo, czy to też przekuć go w zupełnie nowe ramy. Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni lat humor w internecie trochę też ewoluował i z początku mieliśmy kiedyś takie zwykłe, proste obrazki z trollfejsami, a teraz jest to trochę bardziej urozmaicone. Stąd również wysyp memów, począwszy od zwykłych przeróbek zdjęć poprzez nierzadko łączenie MGR-a z innymi grami, chociażby z Devil May Cry 5, po podkładanie muzyki z gry pod zupełnie inne, niezwiązane z nią utwory, na przykład utworu Collective Consciousness pod All I Want For Christmas. Czy też przerobienie utworu z finałowej walki pod tytułem It Has To Be This Way pod muzykę niczym z Mario 64.
Nie da się ukryć, że to właśnie memiarze odgrywali i wciąż odgrywają znaczącą rolę, jeżeli chodzi o wzrost popularności Risinga. Wystarczy spojrzeć chociażby na An Incorrect Summary of Metal Gear Rising od angielskojęzycznego youtubera Maxora. Dwa jego filmy w tym temacie wyszły na przełomie poprzedniego i obecnego roku, osiągając wyniki ponad 2 milionów wyświetleń każdy, a przyznać trzeba, że są to materiały przeładowane montażem i memami. Nie da się ukryć, że również i ja osobiście najpierw widziałem memy, a dopiero potem dzięki nim poczułem się zachęcony i zagrałem w Metal Gear Rising. Nie da się ukryć, że twórcy internetowi mają właśnie wielką moc sprawczą do kreowania trendów i zwiększania tworom kultury popularności. Innego przykładu daleko szukać nie trzeba, bo i tutaj MGR jest pod pewnym względem podobny, bo to chociażby też właśnie dzięki streamerom z Twitcha Among Us zyskało swoją olbrzymią popularność, będąc wcześniej niemal 2 lata w internetowym undergroundzie. Jak sami widzicie, Metal Gear Rising Revengeance to naprawdę oryginalny i osobliwy tytuł, warty zagrania. W grze mamy naprawdę bogactwo wszelkiego rodzaju treści. Oryginalny humor i świetna grywalność okraszona dobrym soundtrackiem, który przemyca dodatkowe treści, jeżeli chcemy zgłębić się bardziej w uniwersum. Fani dobrego gameplayu oraz ciekawych mechanik będą zadowoleni, podobnie zresztą jak wszyscy ci, lubujący się w szukaniu sekretów i szlifowaniu swoich umiejętności. Tak naprawdę nic dziwnego, że społeczność internetowa zaczyna się interesować MGR-em na nowo. Sama gra podejmuje taką mnogość tematów i bogata jest w takie własne unikatowe treści, że spokojnie nadaje się, by wyciągnąć jeszcze z niej mnóstwo nowych analiz i tworzyć na ten temat materiały, a tych na angielskojęzycznym YouTubie naprawdę nie brakuje. Można mieć też już tylko nadzieję, dość naiwną nadzieję, że kiedykolwiek doczekamy się kontynuacji, bo i samo zakończenie nie zamyka furtki przed potencjalną kontynuacją. Polecam zatem zapoznać się z Metal Gear Rising Revengeance na własną rękę, bo jest to tytuł zdecydowanie warty ogrania. Ja sam czuję teraz mocną inspirację, by o wiele bardziej wgłębić się też w uniwersum Metal Gear Solid. I to będzie już na tyle, ile dla was dzisiaj przygotowałem. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, mówił dla was Kairos, trzymajcie się i na razie. Adios, amigos.